Cześć wszystkim. Dziś będziemy przerzucać kompost, który założyłam tydzień temu. Zobaczymy, jak po tygodniu wygląda ta materia, czy już coś się tam przerobiło, czy coś tam się dzieje. Żeby mi nie przeszkadzało potem przy pracy. Ok, ściągamy plantekę, zobaczymy. No nie czuję, żeby była ciepła, przynajmniej tutaj z wierzchu, więc można sobie ją spokojnie przerzucić. Jak widzicie, ja już sobie dorobiłam tutaj dodatkowe ścianki z tych palet, więc będę przerzucać z jednej komory do drugiej. I tak za tydzień na nowo. Ja już sobie przerzuciłam całą pryzmę z jednej strony. Nie wiem, czy coś widać, bo tu jest światło. Ale tak wygląda pusta komora. Natomiast tu mamy całą pryzmę, którą właśnie przed momentem przerzuciłam. I w całej tej pryzmie znalazłam tylko dwie drżownice. Jestem zdziwiona, ponieważ tam, gdzie ściółkowałam kartonami i na kartony wysypywałam troty, jest mnóstwo dżdżownic. Co prawda te ściółki mają już parę miesięcy. To być może dlatego, być może to jest wszystko za świeże. Natomiast i tak wydaje mi się, że dwie dżdżownice na taką pryzmę to jest mało. To wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo świeże. Nie widzę śladów po trawie. A troty są praktycznie w takiej samej formie, w jakiej były, tylko ściemniały. Pryzma jest dobrze wilgotna, więc nie będę jej zraszać, ale gdybyście przerzucali i zauważyli, że jest zbyt sucha, to jak najbardziej warto podlać. Takie właśnie przerzucanie raz, że spowoduje, że ta pryzma się dotleni, że będzie tam, ona będzie taka lżejsza, w związku z czym będzie tam więcej powietrza, więcej tlenu, a dwa, że właśnie będzie można sobie łatwo zweryfikować, czy trzeba coś tu dołożyć, czy nie. Ja tu mam, nie wiem czy widzicie, ale dookoła bardzo dużo amatorów, którzy chętnie by mi tutaj pomogli przerzucać, ale wtedy musiałabym ten kompost zbierać po całym ogrodzie. Zobaczcie. Dobrze, ja to będę przykrywać plandeką i jeszcze sobie przejdziemy, sobie tak wam pokażę. Jest ich tutaj wszędzie dookoła pełno. Do widzenia pani, bo będziemy zakrywać plandeką. Ok, a na dziś to tyle.
Pewnie widzimy się za tydzień, bo będę, jak znajdę czas, ponownie przerzucać. Zobaczymy, co będzie się tam działo. Do zobaczenia. Cześć.